Witam wszystkich jak najbardziej, to bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy do Max Payne 3. Jak widzicie, kontynuuję moją przeprawę przez opuszczony hotel. Niestety mam znowu do czynienia z wrogami, którzy mają pancerze i... teraz mam niestety dużo zabawy. Dobra, tamtego gościa rozwaliłem chyba, bo się już nie wychyla. Tu nic niestety nie ma, jak zawsze. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Dobra, tego zabiłem. Oj, 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 niedobrze. Oj, kurde, nie namierzyło go? A teraz nie ma amunicji. No to ładnie zaczynamy ten odcinek. No gdzie mnie teraz zrispowało? A, dobra, teraz już strzelę, dobra. Zrispowało mnie przy tej pierwszej osłonie, co tu jest. A. Przez chwilę się nie mogłem zorientować, o co chodzi. Ładno na razie. Może razem pójdzie lepiej niż ostatnio. Na razie sobie poczekam, wyczyszczę tamten pokój. Wejdzie ktoś jeszcze czy nie? No, chyba nie. Dobra, teraz tamtego na końcu pokoju. Muszę załatwić, ale najpierw się jeszcze upewnię. Dobra. Dobra, teraz dostał. To chyba wyczyściłem sobie cały pokój na razie. Też się jeszcze upewnię. A, wiedziałem, że znowu ci dwaj. Jeszcze stoisz? No, teraz już nie. Gorsi niż święta inkwizycja. No, idzie ładnie, nie jest źle jeszcze. Tu nic nie ma. Tutaj też nie ma nikogo już. Dobra, no to chyba na dół jedyna droga, widzę, jest. A, jeszcze się upenię, żeby... A, i dobrze było, że się schowałem. Zaś znalazł się jakiś mocny. Jeszcze ktoś chce? Mam nadzieję, że nie. Dobra, pozbieram jeszcze amunicję tutaj i... mogę iść dalej. Ten karabin tutaj widzę. Na razie mi się przyda jeszcze. Wiedziałem, że ktoś wyskoczy teraz. Dobra, leży. Leży i kwiczy. Dobra, tresek. Widocznie muszę wejść naciskając krzyżyk tylko. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. No jest, wskazówka. A, miło zawsze znaleźć chociaż coś. A, no proszę, Max i... Max teraz był kolejnym celem najemników. Fajnie. To Max naprawdę wplątał się w niezłą aferę. Tylko trzech? Co to dla mnie? Ostatni.
Kurde, więcej trzeba było ich przysłać. Może bym sobie nie poradził, ale tak. Dobra, jak tu się teraz wydostać stąd? Tu nic nie ma, tu przejścia nie ma. A, dobra, już chyba wiem. Tylko się cofnę na bezpieczną odległość. Dobra. Ale urwał. No urwało nieźle. Kurde, za napuszczony hotel, ta klatka schodowa przypomina mi trochę. To miejsce, gdzie chował się Vinnie Gognitti w pierwszej części gry. W sensie mówię, wiadomo, w Max Payne 1, nie? Dla tych, co nie kumają. Pójdziemy sobie na spokojnie, ostrożnie. A, cutscenka. Widzę, tu jest właśnie to, czego potrzebuje Da Silva. Kurde, w ogóle pakował mnie w takie tarapaty. Dobra, Max widzę, wziął to, co trzeba. Teraz się z tego cholernego miejsca wydostać. Oj. O. Widzę najemnicy nawet. Tych gang jakiś, nie wiem kto to dokładnie, widzę, wzięli sobie ludzi. Wszyscy rany. O. Kogo ja widzę? Szef komando Sombra. A w dupie z nim. Mnie pocałuje gdzieś. Ja go ratować nie będę. Widzę teraz gdzieś indziej. Sometimes a complicated problem is przez szyb windy, no proszę. Simple solution. Jak na takiego staruszka ma jeszcze w miarę ten zdolności. O kurna, karabin mi zabrali. Ja pierdzielę, jak ja z tym mam radzić. Z takim pistolecikiem teraz, tak? Mam nadzieję, że coś tu jest. Ja zaraz tu się muszę rozejrzeć, jak tylko się trochę... Tu tylko trochę uspokoi. Dobra, biorę sobie środki przeciwbólowe, ja tu już długo nie wytrzymam. Czas by się ruszyć i poszukać broni, bo z tym pistoletem to... A, jest coś. A, jest też część do tej broni, to sobie zabiorę. Co tu jest? A, strzelba. No, dupa, lepsza strzelba niż, kurde, nie mieć nic. Długo dystansowego. Jeśli jest strzelba, to na krótki dystans, ale dobra. Dobra, leży. Amunicji. O matko. Ech, udało się. Co się tutaj dzieje? O, już 50 przeciwników zabitych z shotguna, no proszę. Nawet nie wiedziałem, że już tyle razy strzelby użyłem. To ja z reguły strzelby nie używam. W Maxie Payne 1 zawsze jak miałem dostęp do strzelby, to nie korzystałem z niej. Już wiadomo, ta broń nie jest dobra na długie dystanse. Cholera. Aj, znowu! No, dobra, jednak się udało przeżyć, dobra. Jest git, jest git. A ty gdzieś się wybierał, co? Ja ci dam. A, C.
sam widzę, nie mam dostępu. Uff, dobrze, że to jest tylko gra, w rzeczywistości by się złamało noga. Dobrze, twórcy nie zdecydowali się na aż taką realistyczność. Dobra, a tego nawet ładnie szybko zabiłem. Ten jeszcze przyjął na klatę, no. Zostawię go. Jakimś cudem go przeżył. Kurde, no bronię się jak... Już nie powiem co. No, przeżył, wiedziałem. Dobra, teraz nie żyję. Dobra, podałoby przejść trochę bliżej, bo z tej odległości to ja sobie kurwa mogę strzelać. Zwłaszcza, że są już tam w środku pochowani. Dobra, jakoś się przejdzie z bullet, odpalając bullet time co jakiś czas. Kasz mu spadła. Nie jest tak źle jeszcze. Fakt, że tu zdrowie niestety nie regeneruje się samodzielnie, no ale jakoś trzeba sobie radzić. O, czy... Wydaje mi się, że to jest ten, strzelba automatyczna. To już tylko może wydawać. Wezmę sobie karabin. Nie, to jest... A nie, to jest karabin. Dobra, myślałem, że jest kolejna strzelba. Łupata. Nic do tego nie mam, to nie ma sensu z tego korzystać. A z tego ładnie jedna kulka nie żyje i dziękuję. Nie, no faktycznie to może być strzelba automatyczna. Tak mi się wydaje. Zginiesz tam wreszcie, czy mam po ciebie przyjść? Wychodzi na to, że muszę po ciebie przejść. A tu jeszcze więcej tych skurczybyków siedzi. To cwaniaki jednak. Wolę otwartej walki, to się chowają we w pomieszczeniach, że tak powiem. Kurna. Chować to się chce, ale walczyć to nie ma komu. Ach, dobra, ostatni. Nareszcie. De Silva was no fool. Tu rozejrzeć, no. Amunicjo krucho. No, tylko pistolet by został, jak mi się skończy tutaj. Dobra, wezmę karabin. Może ktoś tu coś miał jeszcze. I hadn't slept in days. I needed something to keep me going. Miło. A wskazówka, wskazówka. It looked like Victor had won the sympathy vote, found his universal connection to the people. No dobra, coś tam było napisane. Part of me couldn't help thinking that it had been his plan all along. Strzelba. Strzelby w końcu amunicja, nareszcie. Time to see what fresh hell awaited me upstairs. Zawsze się przyda. No takie miejsce, a nic nie ma schowanego. Ja zagram sobie na pianinie. Ha, Maxowi nawet teraz wychodzi. Soundtrack to my life. And for a few seconds came harmony.
No proszę, Maxowi w końcu się udało zagrać ładnie na pianinie. Dobra, teraz gdzie? Tutaj ja. Jezus Maria, co to za doktorek, kurde, co tu? Pierdziele, no co tu się kurna dzieje? Hey, I'm a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Nawet kurde chce mi koleś wyjaśnić, co tu się dzieje. Kurna, w dupie mam te twoje kasy. Gadaj mi, co tu się dzieje do cholery. I do important research. Please. Caralho! Ty tu za rzeźnie odprawiasz. O, Serano, cześć. Caralho! Espera, eu posso explicar tudo, tudinho. A dobra, zostawię panów samych, ja tam nie będę się mieszał tam. Não, não, por favor, pelo amor de Deus, por favor, não me mata. A dobra, zabijesz go, dobra, fajnie, dobra. Ja widzę, Max tu nie zamierza się mieszać. A zresztą ten głupi doktorek i tak nie chciał nic powiedzieć. Dobra. Lecimy dalej, nie? Tu przejścia nie ma, no to widocznie trzeba iść prosto. Tu zmyłka. Co to jest? Bo albo zaczęli rozbiórkę, albo mieli tu budować. Sorki, przepraszam na bardzo. A dobra, już mogę grać. Musiałem zrobić chwilkę przerwy. Dosłownie szybciutką chwilę. No, albo tutaj rozbiórka miała być, albo mieli budować. Ja tu nie wiem. Już bardziej to się do rozbiórki nadawało niż do budowy. Dobra, trzeba iść chyba tutaj na razie. Dupa zamknięte. To gdzie ja do cholery mam iść? Mógłby mi ktoś powiedzieć? No fajnie, środków przeciwbólowych ani jednego nawet tu nie ma. Zarąbiście. Przejścia też nigdzie nie ma. Gdzie ja, co ja mam do cholery robić? No, widocznie trzeba iść tam do tamtego pokoju. Zobaczymy, co tam jest. They had a fucking arsenal in here. O, cały arsenał. So I decided to put some of their C4 to good use. A nawet ładunki C4. O. To już raczej wiem, co będę musiał robić. No, Max widzę, bierze je do torby. A, czyli wiem, będę musiał teraz podkładać C4 na te czerwone słupy, na te czerwone kolumny. No takie wsporniki bardziej, powiedzmy. Żeby to się w piździec zawaliło. Ale ja najpierw sobie wrócę, ja sobie amunicję pozbieram. A, nawet wskazówka przy okazji jest. Victor Bronco i Nevis were doing a lot of charity work together, or this was payment for something else. Were the crash of Prado in Victor's pocket? Had he tipped them off about the stadium exchange? Widzę, tutaj wszystko było finansowane, ja? Ej, idź tak. I had to hurry up before more of those assholes showed up. Wow. Ale super karabin mam teraz. Nie, to sobie zostawię na razie. Ja to sobie zostawiam, póki mam amunicję. Dobra, podłożyć kolejny ładunek. No i jedziemy dalej. Z tego, co mi się wydawało, widziałem tutaj trzy takie. A, jest. Jest trzecia, dobra. A podkładamy.
These vermin had gone into a place where life was cheap. Max, found się, a way przez chwilę zawahał. I just wanted to finish this and get no, podkładaj to w końcu. But then, true to form, more of the rats came out of their holes. Aha. I do... No to za chwilę wykorzystamy nowy karabin. Dawajcie go tu. A CKM teraz to ja się... Powiedzmy taki CKM. No, dobra. Jednego sprzątnąłem. No, no chodźcie, chodźcie. Dobrze, że miałem trzy ślepy przeciwbólowe, bo to bym sobie nie poradził. Kurde, przestaną się chować, czy nie? Jak oni się nie chowają, to mi coś blokuje drogę strzału, no. To było dobre. I znowu kolejny glitch. Oj, widzę, panowie z Rockstar się trochę opierdzielali. Niby kazali czekać prawie 3 lata na tą grę, ale... Ale widzę, glitchów się nie wyzbyli. Kurde, widzę, nie ma żadnej kompatybilnej amunicji do tego. To tu potrzeba wziąć karabin jakiś albo strzelbę. No tu jest karabin mój, dobra. Wracam, pójdę z tym. A nie, to strzelba. Ale strzelba też była dobra. Oj, snajperzy. Co ja mam teraz robić? Nie przejdę tak. Jak tylko mnie zobaczą, to zaczną strzelać. Ale stąd też ich nie przyuważę, więc... No, mam problem. Dobra, spróbuję się pchnąć zaraz do przodu. A, tu miałem iść, nie miałem się bać. No dobra, mam sekwencję ze snajperką. Cholera, co jest? Dlaczego ona nie celuje tam, gdzie ja chcę? Tam w to czerwone mogę strzelić. Nie, jeszcze nie zginął, no. Dobra, ale teraz leży. A, będę odpalał bullet time, to mi trochę pomoże. Ale teraz tak. A, jeszcze tam na dole został. Dwóch zostało, dobra. To sobie dam radę. Ciebie big web. A, tu dostaniesz w ramię, dobra. No dobra, teraz muszę się rozprawić z tymi dwoma snajperami, bo inaczej stąd nie wyjdę. O kurde, co jest? Uniknął strzału, czy co? Jeszcze raz, zaraz się... O kurde, co jest? O kurde, kretyn tańczył wokół kulno. O, czapkę mu strąciłem, fajnie. A, w końcu! Jeszcze żyje! Zginiesz wreszcie? No nareszcie! Dobra, teraz jego zabić. Gdzie on jest? A, tam jest. A, i z nim poszło gładko. Z tamtym musiałem się męczyć. Kurde. Dobra, biorę z powrotem moją strzelbę i idę dalej. Oj, tu się nie zacznie, tu nie jest za wesoło. A nie, dobra.
podchodzą mi tu, ale ja sobie tu nie poradzę raczej, coś mi mówi. Kurna, nawet trafić go mogę, ja? No, no co za bullshit, no. No kurna, teraz mnie jeszcze trzeci zaszedł, no tego mi jeszcze brakowało. Teraz mnie wszyscy zajdą i dupa. Dobra, tego zabiłem. Tego zablokowała mi belka. Tego zabiłem. A kurna, jeszcze! Ilu mi tu jeszcze będzie przychodzić? No to... No nareszcie, ostatni. Ale dupa, ja sobie nie poradzę, już jest po mnie. Mógłbyś tu chwilę rozejrzeć, ale... A dupa, tam podkładam ładunki w cholerę. Zginę to zginę, nie... A jak się uda, to będzie git. A, następny, to fajnie. Mówię, jak zginę, to kończę... A, zginąłem. No dobra, ja w tym miejscu kończę odcinek. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.